Sokolim okiem Mikołaj, Sokół. Przerwa zimowa oczywiście trwa najlepsze, więc można odkopać troszkę, no może nie jakichś mega starych rzeczy, takich umiarkowanie starych. Już po sezonie, kiedy było wiadomo, jak wygląda przyszłość Roberta Kubicy, porozmawiałem sobie z nim dla Motowizji. A dzięki uprzejmości Motowizji tę rozmowę możecie też zobaczyć u mnie na kanale. Robert Kubica w sezonie 2024 będzie startował hypercarem. Taki był plan i ten plan udało się zrealizować. Ferrari, trzeci samochód, ekipa EF Corsa zajmuje się obsługą tego samochodu. No, jak sam Robert często wspominał, w karierze kierowcy wyścigowego, kierowcy Formuły 1 są dwa marzenia. Zostać mistrzem świata albo przywdziać czerwony kombinezon i startować w ekipie. Ferrari, Ponieważ wiemy już od dawna, bądź niedawna, że kontakty Roberta jeszcze za czasów startu w Formula 1, za czasów tego, jego pierwszej kariery z Ferrari oczywiście były. Były przymierzane i do zastąpienia kontuzjowanego Felipe Masy po Węgrzech 2009 i także później już miał no, kontrakt z ekipą Ferrari na starty w tym zespole. Te wszystkie plany przerwał pamiętny rajdowy wypadek. Stąd też w naszej rozmowie na temat samochodu Ferrari, marki Ferrari, też próbowałem do tych wątków powrócić. Co z tego wyszło, sami zobaczcie. Robert Kubica, kierowca ekipy AF Corsa, samochodów Ferrari w długodystansowych Mistrzostwach Świata. Dzień dobry. Dzień dobry. Robert, Ferrari, absolutna legenda. Ocierałeś się chyba już o tę markę kiedyś dawno temu w przeszłości, w innej rzeczywistości. Teraz Zasiadasz już za kierownicą takiego samochodu. Będziesz takim samochodem jeździł w Mistrzostwach Świata. Czy to jest jakieś specjalne, wyjątkowe uczucie, że nie jest to auto jakiejś innej marki, tylko akurat Ferrari? Jeśli mam być szczery, to oczywiście, tak jak powiedziałeś, jakby jeden element mojego ścigania i jakby historii Formuły 1 przedwypadkowej było to, że Ferrari było blisko mnie i jakby zawsze mówiłem, że Formuła 1 startuje i celem jest wygranie, chciałbym wygrać tytuł Mistrza Świata lub zasiąść za kierownicą bolidu Ferrari. Ale jednak szczerze minęło już dobrych kilkanaście lat. Sporo się zmieniło. W tym okresie też sporo pracowałem po wypadkowym, żeby nie żyć co by było, gdyby, tylko żyć teraźniejszością i przyszłością. Dlatego bardzo się cieszę, że będę mógł usiąść za kierownicą Hypercara Ferrari z zespołem AF Corsa. I tak naprawdę tyle, ponieważ. To wszystko fajnie brzmi. Teraz zacznie się ciężka praca. Jest to spore wyzwanie. Kategoria hypercar rośnie w, w oczach. Nie tylko jeśli chodzi o ilość hypercarów, ale też jakość, konkurencję. I, i czeka mnie spore wyzwanie. Oczywiście zawsze lubiłem wyzwania. To nic mi jest nowego, ale jak każdy nowy rozdział w moim ściganiu, nowe wyzwanie. Będzie dużo pracy i skupiam się na tym. A ta pierwsza przejażdżka, jakby przetarcie za kierownicą tego Hypercara, to była twoja w ogóle pierwsza okazja, kiedy prowadziłeś auto Ferrari, zasiadłeś za kierownicą Ferrari, czy miałeś wcześniej takie już przygody? Chodzi mi e, o te marki, tak, że e, e, do auta No, i... ale trzeba rozróżniać prowadzenie z siedzeniem. Dlatego bo, pytam, bo... Czy siedziałeś w Ferrari kiedyś? <laughs> Proste o z mostu, tak? E, siedziałem kiedyś w Ferrari, tak. E, nigdy nie, nie wyjechałem e, E, jakby na, na nie, moment też wyjechałem. Prowadziłem też e, auto GT Ferrari. Nie wiem, czy ktoś o tym wie. Mało osób pewnie wie. Testy, ruki test, tak to było? W... Nie, 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 No to dobrze, to nikt nie o tym nie wie. Ale okay. no no, już jest, wiedzą wszyscy. Znaczy, no, nikt nie wie, bo nie powiedziałem, kiedy dokładnie i ten, ale jeździłem. Jeździłem. E, sam nawet trochę o tym zapomniałem, ponieważ myślałem o czymś innym. To nie jest tak, opowiedzmy tak: to nie jest tak, że siedzę po raz pierwszy za kierownicą pojazdu Ferrari, już nie rozróżniając Formuły jeden od, od GT czy też Hypercara, ale po raz pierwszy wystartuję oficjalnie w wyścigu i to jest tak naprawdę najważniejsze. Jasne, wiąże się to z jakąś tam emocjami, nie ukrywam. Nie tak, że dodaję jakby presji, ale jakby poza sportowych emocji. Jednak startując z Formuły 1, nie tylko Formuły 1, dorastając jako młody kartingowiec we Włoszech, no mówmy się, tifosi jest, czyli kibiców Ferrari jest mnóstwo. Włochy żyją. Tą marką żyją Formuł 1, żyją Ferrari, dlatego e, od młodego jakby ta marka i, i, i te bolidy, te auta e, zawsze się po, pojawiały, także tym bardziej e, jest to szczególny moment dla mnie. Ale tak jak powiedziałem, narezy, należy to rozróżnić a, od jakby aspektu sportowego, gdzie później tak naprawdę chodzi o wykonanie jak najlepszej pracy i o, o narzędzia, które będziesz miał do dyspozycji. No tak, liczy się wynik na koniec i, i tyle, schodząc co od... nawet, nawet nie wynik, ale to jak to pracujesz, dokładnie, bo w, o, nad wynikami tak naprawdę nie mamy gwarancji i, i dla mnie zawsze się liczyło wracanie do domu z świadomością wykonania dobrze swojej pracy. Czasami możesz wykonać tą pracę bardzo dobrze i skończyć na ósmym miejscu, czasami możesz wykonać ją gorzej, a skończyć na trzecim. No, tak to no. już było w tym naszym kochanym sporcie, od emocji do techniki, bo... Siedziałeś już w hypercarze, trochę nim pojeździłeś, to jest kolejne auto z wyścigu długodystansowych, kolejna kategoria, jakby, do której zawitasz, jakbyś tak mógł troszeczkę przybliżyć, bo tak, auto GT, trochę jeździłeś, LMP2, dużo jeździłeś sukcesami, teraz hypercar, taka jest jakby drabinka, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o stronę techniczną, o same, same samochody, jak się tymi sprzętami jeździ. Yy, tak, regulamin znacznie się różni, tak. Yy, tak naprawdę to regulamin wyznacza Standardy, nie tylko techniczne, i jakby parametry, parametry pracy, to nie tylko dla inżynierów, projektantów, ale też dla kierowców. Regulamin Hypercara jest dosyć skomplikowanym regulaminem. Jest dużo systemów, jakby technologia, która jest dostarczana i testowana w motorsporcie. W ostatnich, można powiedzieć, dziesięciu latach jest jej coraz więcej. Dlatego sprawia, Robi z hypercara pojazd, prototyp dosyć skomplikowany. Jeśli miałbym się opierać o, o, o jeździe, którą miałem okazję pojeździć kilka okrążeń na Imoli, e to tak naprawdę priorytetem i celem było zupełnie co innego. Nie mogę jakby za dużo o tym mówić, ponieważ tak jeździłem krótko, w specyficznych warunkach, na mokrej nawierzchni, także trudno mi jest... Coś więcej przekazać, bardziej technicznie. Wiedzę jakby mogę opierać, może nie na odczuciach, ale na tym, co widziałem, poprzez jakby dzielenie toru przez cały sezon Mistrzostw Świata w tym roku. Także te auta są prototypami, ale mogę, mógłbym powiedzieć, zaryzykować stwierdzenie, że bliżej im trochę aut, autom GT niż prototypom. Co niekoniecznie akurat jest fajne, jeśli chodzi o, o, o kierowców, o prowadzenie, ale jak każdy, każdy sprzęt mechaniczny, każdy, każdy pojazd, co ma cztery koła i kierownicę, na pewno nie będzie łatwy w, w prowadzeniu, na pewno nie będzie łatwe w, i będzie stawiał sporo wyzwań, żeby to wszystko opanować. Zresztą, jak zawsze, co roku, zawsze są wyzwania. To nie jest tak, nie, nie zależy to od ilości mocy, ilości koni, od e, masy. Tak naprawdę każdy pakiet, każde auto jest, e, jest to spore wyzwanie. To jeszcze trochę pogrzebiemy w przeszłości. To był drugi samochód, drugi zwycięzca Le Mans, który miałeś okazję jeździć w życiu. Jeździłeś kiedyś BMW Tak, a, no tak to, to dobrze. Często się mówi o tym, że technologia w F1 idzie bardzo do przodu, to wszystko się zmienia. Już wiem, do ale masz podobne mało jeździłeś jednym e, i drugim. Mało. Znaczy inaczej chcesz się zapytać, którym było fajniej, tak? Nie no, ale, tak nie, no, nie raczej, ale, Generalnie od, sam kierunek, tak. E, no, ja jestem fanem jakby Formuły 1, którą na szczęście miałem e, dało, dano, da, miałem to szczęście, że dano mi ją spróbować i zadebiutować jakby w, w odpowiednim okresie. E, to nie jest tak, że Formuła 1 dzisiaj. E, nie jest fajna, wręcz przeciwnie, jest fajna, ale jest inna. E, tak samo jest z hyperkarami. E, myślę, że e, prototypy LMP1, e, które jeździły 10, nawet 5 lat temu, e, były zupełnie inne. Po pierwsze, były dużo szybsze niż teraz hyperkary, ale dawały inne odczucia za kierownicą. I ja jestem fanem bardziej tych odczuć. O. Jakby to powiedzieć, no, Frejda cały czas jest tak, tylko trochę inna. Nie, <laughs> Ja mam takie stwierdzenie, i to się spotyka z dużym zdziwieniem wielu ludzi, że jak mówimy o frajdzie, to tak naprawdę, kiedy ściga się na najwyższym poziomie, jest mało miejsca na frajdy, a wręcz przeciwnie. Ja mam wyzwania, mam cele, mam jakby mogę mieć satysfakcję z tego, co zrobiłem. Frajdy ja mam, jak sobie pójdziemy na go karty ze znajomymi lub z kumplami lub. Ja jadę sobie, nie wiem, dla frajdy wyścig, czy też rajd, który startowałem, ale kiedy się ścigasz na najwyższym poziomie i chcesz wykonywać swoją pracę jak najlepiej, tam nie ma miejsca na frajdę. Dlatego, tak jak powiedziałem, każdy jakby pojazd wiąże się z, z czymś szczególnym i specyfikacja tego auta zawsze będzie wyzwaniem. To nie jest tak, że dawniej było łatwiej, dawniej było fajniej, było inaczej po prostu, a czy to pojazd ma 10 koni czy 1000 koni, zawsze będzie dużym wyzwaniem, żeby wyciągnąć maksimum z tego pakietu. Zawsze to będzie właśnie ten główny cel i zawsze o to chodzi w tym, żeby zbliżyć się do tego 100%, ponieważ do 100% nigdy się chyba nie zbliżyłem i nie będę w stanie zbliżyć, bo zawsze coś można zrobić lepiej. W tym sezonie będziesz się zbliżał w dwóch kategoriach do tych 100%. To łączenie programów, przeskakiwanie z samochodu do samochodu. Patrzę na kalendarz. Często jest tak, że weekend European Le Mans jest weekend przed wec czyli pojedziesz LMP2 i następny weekend wsiadasz do Hypercara z powrotem. Myślę, że to będzie jakieś wyzwanie, czy dla ciebie to już nie problem? Eee, to będzie zależało, to jest dobre pytanie, eee, będzie zależało sporo od... Eee, tego, jak ten hypercar będzie, Ferrari będzie przyjemny do jazdy. To nie mówię, że chodzi o przyjemność, jak się będzie fajnie siedziało, ale na przykład, jak skakałem z Formuły 1 do DTM, z Formuły 1 na przykład do LMP2, to na przykład bywało tak, że jeździłem dwukrotnie bolidem Formuły 1, miesiąc nie jeździłem, czy też nawet więcej prototypem LMP2, wskakiwałem i czułem się jak u siebie w domu. Bardziej się boję o, o, o przeskok i niestety tak jest, że e, przeskakujesz z LMP2 do Hypercara, e, ale no umówmy się. E, myślę, że nie będzie z tym problemów. E, tym bardziej, że brałem to pod uwagę i, i z doświadczeniem, które ponieważ nie jest to pierwszy sezon, który tak będę robił, e, z doświadczeniem, które mam e, i z informacjami, które zebrałem w poprzednich latach nie będzie z tym problemu, ale tak jak powiedziałem, będzie może być łatwiejsze zadanie lub trudniejsze. To może być kwestia półokrążenia lub trzyokrążenia. Myślę, że żeby się z powrotem przyzwyczaić. To jeszcze na koniec, jak teraz będą wyglądały twoje przygotowania do tego podwójnego sezonu? Testy tu, testy tam, jakieś jeszcze starty może na rozgrzewkę? Co planujesz na zimę, poza oczywiście urodzinami świętowaniem? i świętowaniem? Urodzinach powinieneś wiedzieć, znamy się trochę lat, że jakoś za urodzinami nie, nie przepadam i e, nigdy nie przepadałem, tym bardziej jak ten licznik pokazuje większą e, ilość Listy okrążeń, e, to tak coraz mniej mi się to podoba. E, Szczerze, mam nadzieję, że za niedługo będę miał taki 5-7 dni przerwy. Ponieważ to nie jest tak, że jestem zmęczony tym, co robię, ale wiem, że potrzebuję zresetować się. Tak naprawdę przejście z ubiegłego sezonu, który tak naprawdę się skończył 3 tygodnie temu. Wejście w nowy sezon, sporo się działo poza jakby kamerami, poza. Mediami. Tak naprawdę nie zawsze byłem w biegu przez ostatnie tam 2-3 miesiące i potrzebuję czuję, że potrzebuję tak trochę odpocząć, naładować baterię i żeby się skupić, skoncentrować na przyszłym roku. Tak jak powiedziałeś, łączenie programów, dużo. Z jednej strony ELMS, którego sporo wiem, ale, ale jakby zawsze to będzie spore wyzwanie, tym bardziej, że. LMP2 znika z łeku z, z Mistrzostw Świata, także konkurencja będzie ogromna. E, dodatkowo, największy, jakby priorytet, czyli łek z AF Corsa za, za kierownicą Ferrari, i będzie trzeba zebrać sporo wiedzy, ponieważ to na tym budujesz e, szczególnie na początku e, jakość pracy i sukcesy. E, to nie będzie łatwe, ponieważ e, wiedzę z reguły wiedzy nie można kupić. O. Trzeba ją wyjeździć. Nie pójdziesz sobie do sklepu, nie znajdziesz na półce, to trzeba wyjeździć. Tych testów mamy ograniczoną ilość przez regulamin, dlatego będzie ważna jakość. I będzie ważna, jak już będziemy na torze, to, żeby realistycznie podejść do, do tematu, do tego, co możemy zrobić i co jest priorytetem na dany etap naszego przygotowania. Także będzie też sporo pracy poza jazdą, ponieważ jakość, jako że jazdy jest mało, trzeba tą wiedzę zgromadzić. Jasne, ta wiedza najlepszej jakości jest prowadząc auto, ale też w dzisiejszych czasach może sporo dowiedzieć się na symulatorach, na analizie danych, onboardach, także będzie sporo przygotowań jakby pozatorowych. No to chwili odpoczynku w takim razie życzymy, a później owocnej, skutecznej pracy skondensowanej. Dziękuję bardzo, dużo zdrowia życzę i wesołych świąt. Dziękujemy.